Podjęliśmy decyzję już w kwietniu, że postaramy się wyposażyć każdego nauczyciela w nowoczesny laptop, w nowoczesny system szkoleń, jak i też w przypadku szkół zawodowych, w programy zawodowe do nauczania danych przedmiotów. Bardzo ciekawa oferta spłynęła do marszałka ze strony szkół zawodowych na prawie 1 400 000 złotych, aby kupić profesjonalne programy właśnie komputerowe do nauki danego zawodu, jaki jest w szkole. Czyli oprócz prawie 4 000 laptopów, które kupimy w ramach dwóch projektów, to jeszcze kupimy odpowiednie oprzyrządowanie, odpowiednie oprogramowanie, aby można było po prostu bardzo atrakcyjnie uczyć młodych ludzi. Żeby młodzi ludzie, uczniowie szkół zawodowych i liceów byli absolwentami, którzy wychodzą z tej szkoły z naprawdę dobrym przygotowaniem zawodowym. Dzięki tym projektom tak naprawdę zyskujemy sprzęt, profesjonalny sprzęt dla szkół. Uczniowie mogą z tego korzystać, teraz będą mogli korzystać również nauczyciele sprzętu komputerowego. Czyli nauczyciele się nauczyli, uczyły przede wszystkim również nauczania online. W tej chwili pomoc psychotechniczna jest taka, że niestety część dzieci, czy młodzieży nie posiada sprzętu, żeby samodzielnie użytkować. Natomiast dzięki naszym zasobom w tym trudnym okresie, żeśmy użyczyli prawie 20 laptopów młodzieży, żeby mogli nauczyć się, to spowodowało to, że prawie wszyscy ukończyli szkołę pozytywnie, bez poprawek. Ten projekt jest rewelacyjny, ponieważ bardzo dobrze będzie współgrał z istnieniem nawet naszej szkoły. W dzisiejszym czasie, kiedy widzieliśmy, jaki jest problem z pracą zdalną, po prostu jest dla nas właściwie wybawieniem. Nauczyciele i przedmiotów zawodowych, i przedmiotów ogólnokształcących potrzebują takiego dużego wsparcia. To, co oni mają, czyli te komputery, które też w systemie takim prywatnym pracowali, czasami po prostu nie dawały kompletnie rady, jeżeli chodzi tutaj o wsparcie takie edukacyjne dla uczniów i dla nich samych. Możemy wyposażyć nauczycieli w nowy sprzęt, wzmocnić możliwość prowadzenia zajęć nie tylko na terenie szkoły, ale również zajęć zdalnych. Daje nam to też dodatkowe możliwości pracy z uczniami poza tym, co mamy ujęte w planie lekcji, czyli mówiąc innymi słowy, mamy dodatkowe możliwości, by uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania, rozwijać swoje pasje, a tym samym zmieniać oblicze szkoły. Generalnie to chyba dzisiaj nikt nie może sobie wyobrazić przyszłości bez wiedzy IT, ponieważ IT nas wszystkich zaskoczyło. To mówią nie tylko osoby, które nie znają branży, ale nawet branżyści. Branżyści mówią, że tak się IT rozwinęło, że zaskakuje to tempo rozwoju nawet ich. Tak do końca patrzymy, jak to oddziaływuje społecznie. I istotą projektów, istotą podejścia do edukacji jest to, aby uczeń był przygotowany do stosowania IT na dany dzień. To jest niezwykle trudne, ponieważ IT, jak wiemy, szybciej się rozwija, niż my jesteśmy w stanie zastosować to, co ono jako produkt przekazuje na rynek.